wiele lat w Davos był dom rosyjski, który promował Rosję. Teraz jest dom rosyjskich zbrodni wojennych. Odwiedził pan już ten dom? Nie, nie byłem tam jeszcze, ale słyszałem o tym domu i to bardzo ważna inicjatywa, dlatego że trzeba uświadamiać opinii publicznej Zachodu, jak straszne zbrodnie popełniane są na Ukrainie. Naszym sojusznikiem, sojusznikiem wolnego świata dzisiaj w większym stopniu jest opinia publiczna, są społeczeństwa niż niektóre rządy. I dlatego taki dom rosyjskich zbrodni jest bardzo ważny. A to jest dobry pomysł, żeby przekonywać do poparcia szóstego pakietu sankcji te państwa, które jeszcze na to się nie zdecydowały. Tak, to jest jeden z mechanizmów, poprzez który warto właśnie przekonywać te państwa, gdyż ich opinia publiczna powinna wiedzieć o tym, co się dzieje na Ukrainie. My także poprzez naszą akcję, którą przeprowadziliśmy w całej Europie, chcemy uświadamiać, jak niebezpiecznym reżimem jest reżim Putina. Zachód chciał mieć tanie surowce i święty spokój, a dzisiaj ma wojnę i drogie surowce. Kiedy możemy spodziewać się szóstego pakietu sankcji? Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych kilkunastu dni dojdziemy do porozumienia, choć bardzo dużą wartością jest też zachowanie jedności. W związku z tym musimy z jednej strony przekonać kilka krajów członkowskich Unii Europejskiej, które nie chcą iść dalej z sankcjami, a z drugiej strony samemu też starać się zrozumieć, że jedność jest wielką wartością.